Szanowni Państwo, w związku ze zbliżaniem się świąt Wielkiej Nocy życzę wszystkim radości, wszelkiego dobra, pokoju wewnętrznego i zewnętrznego, sił do realizowania swoich zadań, życzliwości, przyjaźni jak najwięcej w życiu codziennym i wszelkiego dobra. Akurat w tym roku święta Wielkiej Nocy łączą się ze Światowym Dniem Zdrowia i w związku z tym chcielibyśmy przypomnieć, że Narodowy Instytut Onkologii w Centrum Profilaktyki Nowotworów prowadzi badania profilaktyczne, bo profilaktyka to jest najlepsza droga do zachowania zdrowia i te programy profilaktyczne, do których zapraszamy, opierają się na sprawdzonych metodach pozwalających na zapobieganie chorobie nowotworowej. Serdecznie zapraszamy. Wielkanoc to czas radości i czas wiosny i wiosennych porządków. Zachęcam zatem do wykonania wiosennych porządków ze swoim zdrowiem i skorzystania z programu badań przesiewowych. Dzięki wykonaniu kolonoskopii można uniknąć zachorowania na raka jelita grubego. Niezwykle ważne jest, żeby kobiety poddawały się regularnym badaniom mammograficznym. Dlatego zapraszamy do zapoznania się z programem profilaktyki raka piersi. Chcielibyśmy zaprosić na badania profilaktyczne. Profilaktyka raka szyjki macicy to przepustka na długie, długie życie i zdrowie. A więc serdecznie zapraszamy Panie na badania profilaktyczne. Myślę, że jest to rzeczywiście bardzo istotny element dla Pań, które chciałyby rzeczywiście w zdrowiu i w szczęściu nie tylko spędzić te święta, ale również długo, długo funkcjonować zarówno w życiu zawodowym, jak i rodzinnym. Zapraszamy.